Przepraszam, drogi Rzeczpospolitej Polskiej, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. W dniu dzisiejszym rozpoznaniu na rozprawie 24 listopada 2016 roku w składzie wówczas obecnym sprawę ze skargi prokuratora okręgowego w Poznaniu na uchwałę Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 kwietnia 2007 roku o numerze tutaj wskazanym w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania, stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej w Kościanie o numerze tutaj wskazanym z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania w części obejmującej przepisy paragrafu 2 ust. 2 i ust. 3 w zakresie słów i w soboty od 9 do 13, paragrafu 8 ust. 2, paragrafu 12 oraz paragrafu 13 załącznika nr 3 do tej uchwały. Teraz można usiąść. Sąd poda krótko motywy orzekania z tej przyczyny, że wyrok sądu wraz z jego pisemnym uzasadnieniem szczegółowym strony otrzymają na piśmie bez konieczności składania wniosku w tym zakresie. Otóż zaskarżona uchwała została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w artykule 13b ust. 3 i 4 oraz artykułu 13f ust. 2 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którymi Rada Gminy została upoważniona do ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzania opłat abonamentowych lub zryczałtowanych oraz zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi oraz określenia sposobu pobierania opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Ponadto, zgodnie z artykułem 13f ust. 2 ustawy o drogach publicznych, Rada Gminy określa wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, przy czym wysokość opłaty dodatkowej nie może przekroczyć 50 zł. Rolą sądu w zakresie badania zaskarżonej uchwały było stwierdzić, czy uchwała przedmiotowa narusza przepisy prawa w taki sposób, który by stanowił o konieczności stwierdzenia przez sąd nieważności określonych regulacji zawartych w uchwale. W pierwszym rzędzie sąd pochylił się nad tym, czy nie została przekroczona delegacja ustawowa zawarta, tak jak już wcześniej przytoczyłam, w przepisach przeze mnie zacytowanych. Przedmiotem rozpoznawania w niniejszej sprawie była regulacja, która dotyczyła pobierania opłat w soboty, gdzie skarżący zakwestionował, iż gmina przekroczyła swoje kompetencje w zakresie ustalenia tych opłat w soboty, dlatego że sobota nie jest dniem roboczym. I za prokuratorem i jego wywodem sąd również tutaj się przychylił, mając na uwadze stanowisko, które zostało już wypracowane w orzecznictwie zarówno sądów administracyjnych wojewódzkich, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie stwierdzono, iż sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy. I sąd tutaj posłużył się wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 kwietnia 2016 roku w sprawie o sygnaturze 1 OSK 3507/15. Dlatego ten zarzut sąd uznał za zasadny, iż opłaty pobierane w soboty w godzinach od 9 do 13 są ustalone w tej zaskarżonej uchwale niezgodnie z przepisami prawa. W ocenie sądów przywołanych powyżej w przepisach kompetencyjnych brak jest również uprawnienia
do regulowania w uchwale ustalającej strefę płatnego parkowania obowiązków kontrolerów strefy płatnego parkowania, co Rada Miejska uczyniła w paragrafie 12 i w paragrafie 13 załącznika nr 3 zaskarżonej uchwały. Zagadnienia dotyczące obowiązków kontrolerów strefy płatnego parkowania nie mieszczą się w zakresie ustawowej delegacji zawartej w artykule 13b ust. 4 i artykule 13f ust. 2 ustawy o drogach publicznych. Określenie obowiązków kontrolerów strefy płatnego parkowania stanowią sprawy wyłącznie organizacyjne, które w żaden sposób nie regulują praw i obowiązków podmiotów zobowiązanych do wnoszenia opłat. Tego rodzaju materia nie ma zatem charakteru zewnętrznego, co jest istotą aktu prawa miejscowego podejmowanego w omawianym trybie. Adresatem tych norm mogą być wyłącznie podmioty korzystające ze strefy płatnego parkowania, a nie pracownicy takich stref. Zasadny okazał się również zarzut naruszenia artykułu 2 i artykułu 32 Konstytucji poprzez uregulowanie w paragrafie 8 ust. 2 załącznika nr 3 zaskarżonej uchwały sposobu ubiegania się o abonament. Rada Miejska wskazała, że dokumentem uprawniającym do nabycia abonamentu dla mieszkańca jest dowód rejestracyjny pojazdu, w którym osoba wykupująca abonament jest ujawniona jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu oraz dowód osobisty właściciela pojazdu ze stałym lub czasowym zameldowaniem przy ulicy objętej pobieraniem opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. I tutaj sąd stanął na stanowisku, że o ile Rada mogłaby przyznać taki przywilej osobom zameldowanym w danym miejscu, to nie może już rozróżniać tych osób zameldowanych na właścicieli pojazdów, tudzież niewłaścicieli pojazdów. Otóż w tym zakresie zapadło już orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 października 2013 roku, gdzie jest mowa o tym, że zróżnicowanie praw osób zameldowanych przy ulicy objętej pobieraniem opłat stanowi w ocenie sądu bezprawną dyskryminację tej grupy mieszkańców, która posiada pojazd na podstawie innego tytułu niż własność. W ocenie sądu nie do pogodzenia z zasadą równości jest sytuacja, w której jedni posiadacze pojazdów będący ich właścicielami mogą korzystać z przywileju uzyskania abonamentu, zaś innym posiadaczom pojazdów odmawia się tego uprawnienia z powodów, za którymi nie przemawiają żadne usprawiedliwione argumenty. I dalej sąd uznał, iż nakazanie wylegitymowania się dowodem osobistym z oświadczeniem meldunku jest również przekroczeniem delegacji ustawowej i naruszeniem przepisów prawa, dlatego że z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która kiedyś obowiązywała, wynikało, że w dowodzie osobistym zapis o zameldowaniu czasowym ma znaleźć się tylko wówczas, jeżeli ktoś nie ma innego zameldowania na pobyt stały. Natomiast jeżeli znajdzie się taka osoba, która zamieszkuje przy danej ulicy, posiada dowód osobisty z zamieszkaniem stałym w innym miejscu, już nie uzyska zapisu w dowodzie osobistym o zameldowaniu czasowym. Nie mówiąc już o tym, że po zmianie przepisów o dowodach osobistych w ogóle już nie ma obowiązku wpisywania miejsca zameldowania. Te wszystkie argumenty, które sąd przedstawił, świadczą o tym, iż regulacje, co do których sąd stwierdził nieważność w sentencji, naruszają przepisy prawa w takim stopniu, iż nie mogły pozostać w obrocie w zaskarżonej uchwały. To wszystko, ten wyrok nie jest prawomocny.